Ażeby skoro tylko porodził, pośle się dziecko.
urodzi was syna, mężczyzna, który będzie pas wszystkie narody rozwąża nas. Dziecko i zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący z nieba. Teraz nastało potęga, zbawienie i królowanie Boga naszego i władza Jego władzańca. Oto słowo Boże. Wyżyj wielką próbą naszego narodu. Jego obecności wśród nas. Nie byłoby nas tutaj, gdyby
gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Wszystkie znaki i figura, i paska, ta czerwona stuła na krzyżu przypominają nam o tym wielkim wydarzeniu dla całej ludzkości, dla całego wszechświata, jakim było przyjście Syna Bożego, a potem Jego męka, śmierć, zmartwychwstanie, Jego paska, czyli przejście przez ziemię, aby zbawić wszystkie pokolenia ziemi, całą ludzkość. I tych, którzy przyjęli przed Chrystusem, ci, którzy żyli później, przed nami, nasze pokolenia i wszystkie pokolenia, które przyjęli do końca świata po nas. To dokonało się zbawienie przez Maryję. Ona była Jego matką. I wiecie, że właściwie wszędzie, gdzie była jakaś misja ewangelizacji, ona towarzyszyła misjonarzom. I także tu szczególnie doświadczaliśmy historii tej ziemi, tych pokoleń, które żyły tu przed nami. Ponieważ wiemy, że właśnie za Chrystiana, w czasie jego misji ewangelizacyjnej, tu na tej ziemi, Maryja przyszła z pomocą. I dlatego dzisiaj jesteśmy spadkobiercami tych kilkuset już lat, które doświadczamy jej opieki. Mówimy pod płaszczem opieki Maryi. I dzisiaj szczególny dzień jest, ponieważ jest to dzień, który jak słyszeliśmy na początku mszy, został poświęcony właśnie Maryi, którą czcimy także w Częstochowie jako Maryję Królową Polski. Ale Maryja jest ta sama. To nie są siostry ani kuzynki, tylko ona w innych obrazach, innych objawieniach, innych figurach jest czczona wszędzie. Ta sama Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to, co będzie siostry, to, co dzisiaj usłyszeliśmy u świętego Pawła, tego, który był apostolem Jezusa Chrystusa. On to jest postać taka uniwersalna, ponieważ on był Żydem, a jednocześnie miał obywatelstwo rzymskie, dlatego nie został ukrzyżowany, tylko został ścięty, bo nie można obywateli rzymskich było krzyżować. I dzisiaj on przemawia do nas w tym liście do Kolosa i zachęca nas do czego? Mówi, dziękujcie Bogu z radością. Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętym, w światłości. On uwolnił was spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. I drodzy bracia i siostry, zobaczcie, że bardzo ważne jest to słowo, ponieważ uświadamia nam, że my jesteśmy dziedzicami nie tylko naszego dziedzictwa narodowego w Polsce, ale jesteśmy, jak wynika z tego, jako chrześcijanie, jesteśmy dziedzicami Królestwa Niebieskiego. To jest ten uniwersalizm, drodzy bracia i siostry, który pozwala nam otwierać się nie tylko na naszych braci Polaków, ale także na cały świat, na wszystkie narody. Pozwólcie, że uświadomię też z radością przeczytanie te słowa papieża Franciszka i chciałbym się nimi podzielić z wami. Mianowicie na spotkaniu członków Papieskiej Akademii Nauk Społecznych mówił papież Franciszek o odpowiedzialności państw za dobro wspólne całej ludzkości. I mówił, że gdzie zbytnie przestrzeń przed budowaniem państw narodowych, gdzie zbytnie przywiązanie do własnej kultury i zwyczajów może prowadzić do budowania murów
przypomniał papież, że Kościół zawsze podkreślał potrzebę miłości do własnego narodu, do swojej ojczyzny. Przestrzegał jednocześnie przed zbytnim skupianiem się na własnych, partykularnych interesach. Dlatego dziś Kościół ze smutkiem, mówi papież, obserwuje pojawiającą się w całym świecie agresję wymierzoną w obcokrajowców, szczególnie migrantów, oraz wzrastający nacjonalizm, który lekceważy dobro wspólne. Także papież wskazał na to, że żadne państwo narodowe nie może uważać się za samotną, samowystarczalną wyspę. Przy aktualnej globalizacji żaden bowiem kraj nie jest w stanie sam zadbać o dobro wspólne swojego narodu. Ono bowiem stało się światowe i narody muszą nawiązywać współpracę dla własnego dobra. Dlatego państwo jest wezwane do większej odpowiedzialności, zachowując cechy niezależności i suwerenności oraz kontynuując dążenie do dobra swojej ludności. Jego zadaniem jest dziś uczestniczenie w budowaniu wspólnego dobra ludzkości, niezbędnego i podstawowego elementu globalnej równowagi. I to powszechne dobro wspólne z kolei musi uzyskać bardziej wyraźną wartość prawną na poziomie międzynarodowym. Zastrzegł się także papież, mówiąc, nie myślę oczywiście o uniwersalizmie i internacjonalizmie, który lekceważy tożsamość poszczególnych narodów, ale myślę o wspólnym dobru. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w naszej sytuacji, kiedy odradzają się często też różne nacjonalizmy i szowinizmy, są ważne te słowa papieża, abyśmy, będąc w Kościele, w sensie wspólnoty, nie myśleli tylko o dobru własnym, ale o tym, o czym przed chwilą słyszeliśmy. I ukazuje się nam dzisiaj ten znak Maryi, o której słyszeliśmy w Apokalipsie. Maryi obleczonej w słońce, księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec gwiazd 12. Taka też jest figura naszej Matki Bożeńskiej. Z tym księżycem, z tym słońcem i z tymi gwiazdami. A zobaczcie, że ta Maryja nie jest tylko królową Polski. Jest królową wielu krajów, wielu ludów i narodów. Dlatego te słowa, w liturgii słowa, usłyszane z tego stołu Słowa Bożego, one pomagają nam właśnie otworzyć się z miłością na wszystkich ludzi. I dlatego dzisiaj, drodzy bracia i siostry, także gdy będziemy oddawać siebie, naszą ojczyznę, w opiekę Matki Bożej, w tym pięknym akcie oddania, który przygotował prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński, który także uczestniczył razem z biskupem Kazimierzem Józefem Kowalskim, biskupem chełmińskim i proboszczem, pustoszem, księdzem Alfonsem Sylką, w koronacji tej figury w tym roku będziemy obchodzić 50. rocznicę tej koronacji. Dlatego wspominamy z miłością księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, sługę Bożego. Dziękujemy mu za to, za ten wkład, który miał miejsce właśnie w 300. rocznicę oddania naszej ojczyzny przez króla Jana Kazimierza w trudnej sytuacji. Wtedy sługa Boży, kardynał Wyszyński, też był w trudnej sytuacji, bo był internowany. I mając świadomość, że upływa ten czas, te 300 lat, przygotował właśnie ten akt oddania, aby całą Polskę w tej trudnej sytuacji wówczas oddać
w opiekę Maryi. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, pragniemy, aby tak jak słyszeliśmy w Ewangelii, stanąć pod krzyżem razem z Maryją, z tymi niewiastami i z tymi mężczyznami, którzy towarzyszą nam w życiu, z waszymi żonami, z mężami, z dziećmi, z młodzieżą, także z presbiterami, a więc z całą wspólnotą pod tym krzyżem, pod tym znakiem, tam, gdzie stała Jego Matka i tam, gdzie Jezus Chrystus dokonał tego testamentu. I jak słyszeliście, powiedział do Matki Niewiasty: oto Syn Twój. I ten święty Jan, on był przedstawicielem nas wszystkich, ciebie i mnie. A potem Jezus powiedział do uczniów, a więc tak jakby do nas wszystkich: oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. I myślę, drodzy bracia i siostry, jak na początku powiedziałem, że spełnia się to słowo, że jesteśmy świadkami, ponieważ myślę, że nie ma domu w naszej parafii, na ziemi lubawskiej, nie ma domu, w którym nie byłoby wizerunku Matki Bożej. Czasami może brakuje krzyża, ale wizerunek Matki Bożej zawsze jest. I to jest, drodzy bracia i siostry, wypełnienie, nasze wypełnienie tego testamentu Jezusa Chrystusa, który powiedział, że od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. I my także, drodzy bracia i siostry, weźmy Marię nie tylko w obrazach i figurach, ale do swojego serca. Amen. I domostwa, zagony wolne i warsztaty pracy. Pół złoty, pióra, wszystkie wysiłki i myśli naszej, drgania serca i góry wody. Odnawiamy dziś wśród przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za król Polski uznajemy. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddany całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Królowo Polski przyrzekamy. Królowo Polski przyrzekamy. Przyrzekamy dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Królowo Polski przyrzekamy. Przyrzekamy strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios. Święta Boża Rodzicielko, przyrzekamy stać na straży budzącego się życia. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy bronić nierozerwalności małżeństwa i czuwać nad ogniskiem domowym. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa i strzec obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Królowa Polski przyrzekamy. Zwierciadło sprawiedliwości, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Królowa Polski przyrzekamy. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najzacniejszy pójść z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania. Królowo Polski przyrzekamy. Wspomożenie wierne, przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż je przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bramy Ojczyzny Niebieskiej, a na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego.
Amen. Stojąc z tyłu teraz nasze gorące prośby do Wszechmogącego Boga. Oh.
Wielka tajemnica wiary, miłości i święta.
wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, byśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą Chrystusa. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Marią, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętą Anną, świętą Barbarą, świętym Janem Chrzcicielem, świętym Michałem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za ramię Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wiesława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą, miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się do Boga wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzech nasz, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
święta, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godny, abym przyszedł do mnie, ale powiedz tego słowa. Idźcie w pokoju.